witam infolinię ST Polskę. Jarosław Udzień, czy mogę pomóc? Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, jestem na targówku, na tej waszej stacji, tak? Neste. I nie wiem, coś się chyba popsuło z tym waszym dystrybutorem. Bo włączył, wlał za 7 groszy i wszystko miga. To i znaczy, koniec. Ale co miga? No miga na czytniku. No ja wiem, co miga, no nie leje się. To ja się znam na tym. Czyli nie podaje. Wziął 6 dych i nie podaje. No i koniec. No. Rozumiem. Ja tutaj przyjmę od pana. Czy ma pan, płacił pan gotówką czy kartą płatniczą? Gotówką. Proszę pana, proszę wydrukować paragon z tej transakcji. Nacisnę zielony przycisk, a następnie numer stanowiska. Przycisnąłem zielony i numer, ale nic dalej nie... Nic, nie reaguje na nic. Nie udaje się wydrukować, tak? Nie, jest napisane, że 10 sekund zostało, 8 do rozpoczęcia jakiegoś tankowania. Rozumiem, ja przyjmę od pana zgłoszenie, przekażemy je do operatora i w ciągu 48 godzin operator skontaktuje się z panem, by umówić na zwrot tych pieniędzy. Także ja poproszę pana imię i nazwisko. Tomasz Wadyński. Jak to 48 godzin? To nikt nie przyjedzie, kurwa, teraz, żeby to zrobić? 48 godzin? Proszę pana, chodzi o zwrot tych pieniędzy, a więc w ciągu 48 godzin operator skontaktuje się z panem, by zwrócić te pieniądze. A jak ja nie mam teraz pieniędzy, żeby dalej gdziekolwiek zatankować, no to ja mam 48 godzin czekać na was? Żebyście mi zwrócili pieniądze? Nie, proszę pana, nasz operator będzie się z panem kontaktował w ciągu 48 godzin. Także pan Tomasz Wadyński, tak? Wadyński, bydlaku pierdolony! Wadyński, rozumiesz? Czy może pan jeszcze raz powtórzyć, nie używając wyrazów obraźliwych? Za mało obraźliwe są na was! Wadyński! Jaka jest pierwsza litera? B! B jak Barbara, czy D jak Dorota? B jak baran! Poproszę również o podanie pana adresu korespondencyjnego, począwszy od ulicy. Nie dostaniesz adresu, telefon możesz kurwa dostać! Proszę na pana, chuja ci mój adres! Proszę pana, aby przyjąć zgłoszenie, konieczne jest podanie adresu panu. No to nie dostaniesz adresu, no! W takim razie, proszę pana, nie będę mógł tutaj odnotować tej reklamacji. Posłuchaj, ty w dupę, że kurwa twoja mać bydlaku jebany! Radziłbym ci, żebyś zanotował mój telefon. Proszę pana, rozumiesz? Poproszę pana jeszcze raz o nieużywanie wyrazów obraźliwych, ponieważ nie mam w zakresie swoich obowiązków wysłuchiwania takich słów. Nie interesuje, no to rób kurwa co do was należy, żeby to wszystko działało. Proszę pana adres korespondencyjny, abym mógł odnotować tę reklamację. Ale Jerozolimskie 135, mieszkania 8. Na chuja ci mój adres jest potrzebny? W jakim celu? Proszę jak pana, mnie tam nie ma, kurwa, bydlaku dociera pana, do ciebie, telefon ci pan... podaję. Gdzie chcesz się skontaktować? Kurwa, z kim, jak tam nikogo nie ma? Ośle jebany. Z kim chcesz się skontaktować? Z kim chcesz się, kurwa, skontaktować, jak tam nikogo nie ma? Z kim chcesz się skontaktować? Ile razy mam do ciebie powtarzać? Już pan skończył? Skończyłem! W takim razie poproszę jeszcze raz podanie adresu korespondencyjnego, począwszy od ulicy. Gdzie jest twoja siedziba, powiedz mi człowieku? Ja za chwilę tam podjadę. Proszę gdzie pana, jest twoja? Gdzie jest? Proszę pana, firma Neste Polska mieści się przy ulicy Postępu w Warszawie, Postępu 13. I tam wy teraz siedzicie, tak? Nie, proszę pana, więc biuro Neste mieści się w tym miejscu. Jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Ja poproszę pana adres korespondencyjny, abym mógł odnotować reklamację, którą pan zgłasza. Powtarzam, Jerozolimskie 135, mieszkania 8. Kod pocztowy poproszę. Nie pamiętam. W takim razie proszę o chwilę cierpliwości, zaraz sprawdzę, jaki jest to kod. Za ten telefon też wy pokrywacie pieniądze, tak? Proszę pana, jest to normalne połączenie na numer stacjonarny. Ale mnie to kochu, ja zadaję ci pytanie, czy za ten telefon, bo ja nie musiałem z tobą rozmawiać. Proszę pana, to u was się coś pierdoliło, stacja, więc wy... kontaktuje z nami, aby zgłosić reklamację, tak, więc tutaj... Och, ty kurwo, pedale jebany, ty. Pisz dalej. Proszę nie pana. Podaruję tego. Nie podaruję tego, robię. Poproszę jeszcze jednak o podanie kodu pocztowego, ponieważ nie mam możliwości... 02495! Dziękuję panu uprzejmie za podanie tego kodu. 02495, tak? Tak, podałem ci, idioto, nie słyszysz? Proszę pana, za chwilę będę zmuszony się rozłączyć. A, no to zrób to, no to zrób to. Podaj mi swoje nazwisko i zrób to.
Bo taki masz obowiązek. Proszę pana, więc ja nazywam się Jarosław Łudzień. Jeżeli pan nie przestanie używać wyrazów obraźliwych, ta rozmowa jest rejestrowana. Także... Cieszę się, bardzo się cieszę z tego. Także ja poproszę teraz telefon kontaktowy do pana. 502? Tak. 350-303. Jaki tu jest adres? A co, co to jest w ogóle zatem? Kierfur na... gdzie? Ale to jest Warszawa... Targówek, Warszawa, tak. Warszawa Targówek, tak? O której godzinie było tankowanie? 2 minuty temu. Tak więc proszę o podanie godziny, o której było tankowanie. 12:12 jest 20. Nie, 12:20. I numer stanowiska, który pan wybrał? 6. Jaka jest kwota reszty? Jak to kwota reszty? To znaczy, bo pan zatankował, sam powiedział, że za pewną kwotę. I... Za 7 groszy. A jaką kwotę pan umieścił w bankomacie? 60 zł. Jest to 59 zł. 3 grosze. I paragonu pan nie wydrukował. Także ja już przekazałem to do operatora. Proszę oczekiwać na telefon w ciągu 48 godzin. Jakie twoje nazwisko jest? Jeszcze raz panu powtórzę, że nazywam się Jarosław Łudzień.